Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj odcinek 50, czyli trochę czas na małe podsumowanie. I przy okazji tego podsumowania, spojrzenia wstecz, wybrałam sobie taki temat: um, jak odnaleźć w życiu to, co się chce robić, i zacząć to robić. Czyli o tej naszej misji życiowej, o tym, po co. Tak naprawdę tu jesteśmy. 50 odcinków za mną, a mniej więcej jeden odcinek tygodniowo, czyli minął mi jakiś rok rok pracy nad podcastem rok pracy z afirmacjami dla Was, z tymi ogólnymi, z tymi osobistymi i jakieś 9 miesięcy bez pracy na etat. I dziś trochę o tym chciałam opowiedzieć: jak przejść tę drogę do robienia swojego, jakie mogą być etapy, wyzwania, jak to się składa w całość, jak to rozpoznać, no i co dalej. Moi drodzy, ja nazywam się Aga Cieślak, a wysłuchacie 50. odcinka podcastu Słowa mają moc o poszukiwaniu misji życiowej. Mamy sierpień, wakacje, i od jakiegoś czasu w moim życiu jest to ważny moment w ciągu roku. Moment zmiany. Dwa lata temu w sierpniu poznałam miłość mojego życia rok temu, też w sierpniu, zaczęłam nagrywać podcasty, nagrałam pierwszy. Jak wiecie, i opowiadałam o tym nie raz, i miłość i moją nową pracę przyciągnęłam sobie do życia Używając przede wszystkim afirmacji, ale też między innymi medytacji, mapy marzeń, intencji. I jak z miłością, droga, no nie była łatwa, bo długo nie wierzyłam w to, że samotna, samodzielna mama w muzułmańskim kraju na końcu świata ma szansę kogoś sobie znaleźć i ułożyć to życie. Nie wierzyłam, no bo jak kogoś poznam, kiedy ja jestem tylko w pracy albo tylko z dzieckiem, na placu zabaw, w parku czy sklepie. A jednak, mimo braku wiary i przekonania, cały czas bardzo chciałam i szukałam, jak do tego dojść, jak znaleźć sposoby, aby to stało się możliwe. Szukanie miłości przeprowadziło mnie przez pełen proces odmiany mojej samocen i zbudowanie miłości do siebie mówi się, że to bez miłości do siebie nie da się pokochać czy być pokochanym, znaleźć prawdziwej miłości bez miłości do siebie, gdy my idziemy do świata szukać tych ludzi dla nas to my idziemy po miłość my idziemy po miłość a nie z miłością ale tak naprawdę, i według mnie, bez miłości do siebie i bez dobrej samooceny, nie tylko nie da się znaleźć miłości w życiu, ale też nie da się odnaleźć naszego powołania, naszej drogi, czy szeroko pojętego dobrobytu i obfitości. Bo to miłość własna to taki klucz, żeby sobie pozwolić, żeby sobie drzwi otworzyć, żeby sobie dać to prawo do szukania siebie i do działania zgodnie z tym, co odnajdujemy. Miłość własna jest według mnie pierwszą podstawową cegiełką, aby móc ruszyć do przodu i zmienić w życiu te obszary, które u nas nie działają. a dlaczego to z pracą i z odnalezieniem tego co mam w życiu robić było jeszcze trudniej niż z miłością bo ja o pracy nie wiedziałam kompletnie nic ja nie miałam zielonego pojęcia co ja chcę robić w życiu nie umiałam tego nazwać określić działań w żaden sposób nie było nie pojawiało się nic w mojej głowie co ja bym mogła robić nic co by mnie przekonało z miłością? Z miłością, jak ją przyciągałam, jakiej szukałam, to wiedziałam całkiem sporo. Na przykład wiedziałam, że chcę mężczyznę, co już jakby ogranicza nam świat, nie? Dzieli nam na pół. Wiedziałam, że nie będzie to kobieta. Wiedziałam, że lepiej, żeby mój przyszły partner był rodzicem, a nie, nie osobą bezdzietną. Mm. Chciałam, aby robił coś twórczego, ale biznesowego. Bardzo było dla mnie ważne, żeby czytał książki, gotował, a z, a z takich fizycznych rzeczy, żeby miał takie duże ramiona, dużą klatkę piersiową. Całkiem niezły miałam ten zestaw szczegółów dotyczących mojego przeszłego partnera, iż z, zestaw też takich informacji, czego nie chcę. Przez bycie w Malezji wiedziałam, że. No, i jakoś nie na bardzo się nadaje na partnerkę dla Chińczyka, Hindusa, Malezyjczyka, albo nawet chyba Polaka wtedy. Wiedziałam trochę, że nie chcę, aby mój partner pracował w korporacji, że ma być aktywny, uprawiać sport. A i że nie bardzo musi być taki duchowy i rozwojowy, jak ja lepiej, żeby ktoś tam stał na ziemi mocno. Ale ma to akceptować, nawet więcej niż akceptować rozumieć i wspierać. No i to moje zamówienie było dokładne ono miało swoje szczegóły i ono się dokładnie zrealizowało. Mój partner jest Szwajcarem, w Malezji był przez 20 lat, ma dwoje nastoletnich dzieci, czyta, gotuje, pracuje niezależnie, nie medytuje, sam się nie zajmuje rozwojem, ale mnie wspiera na każdym kroku. Pomaga w kwestiach technicznych i jest ze mnie dumny. I ta sfera życia zorganizowała się zgodnie z prawem przyciągania na życzenie, ze szczegółami. Mogę jeszcze dodać, że zawsze chciałam mieć duży dom, dom pełen ludzi. Chciałam mieć ten duży dom, jak byłam sama, e, samą, samodzielną mamą z dzieckiem w mieszkaniu na końcu świata. Marzył mi się dom e, pełen, pełna chata. No i teraz jesteśmy w domu w Gdańsku wszyscy razem. On ja, nasze troje dzieci, cztery koty, dwa psy. Naprawdę pełna chata. A z pracą. A z moją pracą ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Nie umiałam tego nazwać, nie potrafiłam tego poskładać. Chciałam bardzo robić coś dla ludzi, pomagać w jakiś sposób. Um, w afirmacjach w momencie w którym zrozumiałam że nie muszę wiedzieć jak zaczęłam sobie opisywać to jak ja się będę czuć kiedy ja będę robić to co mam w życiu robić kiedy ja to odnajdę po to wiedziałam wiedziałam że ja się chcę czuć spełniona że ja mam mieć poczucie satysfakcji czuć radość czuć się potrzebna taka użyteczna do czegoś w tej pomocy mm. I pomagać się innym rozwijać, pomagać zmieniać życie. W taki bardzo praktyczny sposób. Chciałam czuć, że, że ta zmiana dzieje się taka na co dzień. Dla mnie bardzo ważne jest to, że ta duchowość ona nie jest oderwana od codzienności. Często mam wrażenie, że to są jakby dwa światy. Jeden świat ten taki codzienny, związek, dzieci, chodzenie do pracy, jeżdżenie samochodem, cokolwiek, nie takie nasze bycie zwykłe, a drugi ten świat duchowy, medytacje i bycie gdzieś indziej, odlatywanie może do innej rzeczywistości. A tak naprawdę dla mnie chyba od zawsze było bardzo ważne, że ta duchowość to ona jest tu i teraz, w tej takiej zwykłej codzienności. że ona jest po prostu praktyczna i obecna we wszystkim, że ta medytacja to nie jest oderwanie, to jest takie to w jaki sposób my reagujemy na wszystko, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób odbieramy i obserwujemy świat. No i oczywiście to, co świat nam daje. Tak? Bo to jest, bo to są dwie strony. to też było dla mnie bardzo ważne, ale zupełnie nie wiedziałam w jaki sposób... Ten rozwój duchowy, i tą ścieżkę gdzieś tam połączyć z takim, no, zwykłym, codziennym życiem. No i pięknie, no. Tyle wiedziałam. Tylko co z tego i jak? Wiadomo, obserwowałam innych, mogłam jakoś zacząć na social mediach dzielić się tymi moimi myślami, opisywać na to, jak patrzyłam na to wtedy. Ale ja sobie te dwa lata temu kompletnie nie wyobrażałam mojej obecności, pisania na, tego, na, na tych social mediach, otwierania się. Było to dla mnie niedostępne, było to dla mnie niemożliwe, było to też dla mnie takie nie moje bardzo. Towarzyszyło mi cały czas, a co ludzie powiedzą, wyśmieją, nikt nie zrozumie. Dziś tym chętniej o tym opowiadam i o tym wspominam, bo wiem, jak to towarzyszy wielu z Was, którzy chcą coś robić swojego, a nie potrafią z tym wyjść do innych. Naprawdę jestem osobą, która jeszcze kilka lat temu nie umiała, naprawdę nie umiała umieścić swojego zdjęcia na Instagramie czy Facebooku. Jak gdzieś tam patrzę wstecz, to moje zdjęcia profilowe to nie były zdjęcia twarzy, tylko jakieś takie obrazki. Ten etap udało mi się przejść wcześniej, wcześniej przepracować, ale tak lata temu miałam z tym problem. Ja tam byłam, ja nie umiałam się zaprezentować, ta moja niepewność była tak silna. I tak sobie wtedy myślałam, że jak ja mam wyjść, jak ci inni ludzie, nagrywać, mówić, przecież nie przychodziło mi to przez myśl. Przecież to nie ja, to takie nie moje, to takie nienaturalne. Nie umiem, nie wyglądam, nie mam wykształcenia w tym kierunku, nie mam prawa trochę to, to jest silne, takie: nie mam prawa do tego, żeby to robić. Więc jak tu coś robić i wyjść i pomagać i osiągnąć te, te emocje, tą satysfakcję, jeśli ja nie umiem wyjść i nie wiem, co mam robić? Wiedziałam jedno. I wiem to nadal do dziś i nadal tego używam w każdej sferze. Jeżeli udało się raz, udało się z miłością, to wiem, jak wygląda ta droga. I ta droga polega na tym, żeby po prostu konsekwentnie dalej iść w stronę tego, czego pragniemy. A przeszkody będą się pokazywać, a pokazują się wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, aby je przejść i usunąć. No to afirmowałam dalej. Afirmowałam uczucia, nie znając działań, nie umiałam nazwać. Na mapie marzeń rysowałam sobie siebie otoczoną kręgiem ludzi i serca. Miało to oznaczać takie wsparcie, miłość, pomoc, że robię coś dla innych. A w medytacji sześciu etapów, kto zna i próbuje, ja w tym momencie wyobrażania sobie idealnego dnia, Słuchajcie, ja sobie wyobrażałam, że pracuję w domu sama przy komputerze. I to mi się nie składało, bo to było takie dziwne. Przecież ja chcę do ludzi, ja chcę im pomagać, a kiedy myślę o idealnym dniu, to ja jestem w tym moim domu z tą moją rodziną i pracuję sama. No i tych pytań nie było końca, bo te moje dwa obszary. Nie umiałam ich wtedy połączyć. Pojawiały się inne, dodatkowe obszary, dodatkowe wątpliwości, nie tylko co ludzie powiedzą, ale lęko bezpieczeństwo finansowe, jak to jest żyć bez pracy. Ja miałam bardzo dużą trudność z tym, aby uwierzyć, że ja mogę nie chodzić do pracy, że ja mogę zarabiać jakoś inaczej i że mam prawo. Um. Pracowałam, byłam zatrudniona gdzieś od 17 roku życia. Zawsze. Zawsze z bardzo małymi przerwami. I to był dla mnie jedyny świat takiego podstawowego zarabiania, jaka, jaki znałam. Zarabia się idąc do pracy. Rodzice chodzili do pracy, wszyscy wokół mnie, prawie wszyscy chodzili do pracy. No i tak jest. Etat i kropka. No ale dobra. Kierunek mam, no to afirmowałam. Medytowałam i przywoływałam tę pracę. Nic się nie działo. Co prawda, czasowo wiadomo, to się tak trochę zgrało, że od zakochania no to tam się zrobiło kilka miesięcy przerwy. To myślenie ono było lżejsze ono było gdzieś tam w tle ale było te kilka dłuższych miesięcy przerwy. Miesięc na miłość, na randki, wiadomo, to są czasochłonne zajęcia. I uwaga, nawet z misji życiowej mi się przesunęła troszeczkę bardziej na życiowe przyjemności. A potem było sporo takiego układania tego życia, planowania. Bo jakoś te dwie nasze rodziny, te nasze dzieci, trzeba to było zacząć powoli składać i budować jedność. Więc praca, mój cel życia, moja misja, no, tak sobie trochę czekała. I nie powiem, żeby nie, nie było mi wygodnie z przekładaniem tego trochę, bo ta niewiedza i te lęki, nieznajomość pracy bez etatu, no, to wszystko po prostu powodowało, że mi tak było dobrze skupić uwagę na czym innym. Dalej. Jak każdy, kto chce iść w innym kierunku, zaczęłam szukać wiedzy umysłowo. Ja teraz się będę szkolić, bo chcę iść w tą stronę. Nie wiem w czym, no ale zacznijmy, nie? Bo nie mam, no nie mam prawa gdzieś tam wyjść i mówić do ludzi. Mm. Zrobiłam sobie jeden kurs coachingowy na Cambridge, drugi kurs coachingowy, kurs o medytacjach, o czakrach, o wewnętrznym dziecku. Wiedziałam więcej. Nadal nie robiłam nic. I przyszła motywacja. Jak to bardzo często w moim życiu się układa, przychodzi coś z zewnątrz, co po prostu mnie kierunkuje. Przyszło dziwnie, nie zawsze przychodzi przyjemnie. Czasem wszechświat przywołuje, wywołuje takie wydarzenia w naszym życiu, które może nie są najprzyjemniejsze, ale skuteczne. I tak było też u mnie. To był taki czas, kiedy ja już na 200% wiedziałam, że nie chcę dłużej robić tego, co robiłam, nie chcę yy, pracować dla kogoś już w ogóle. Wiedziałam, że muszę odejść z mojej pracy. Rodzinnie, powolutku nam to się wszystko łączyło, powstawał zalążek tej wspólnoty, tego, że my razem z naszymi dziećmi będziemy mieć jedną rodzinę. I tu na ten nasz zalążek, dopiero co budowany, przyszedł atak z, z zewnątrz. Nie będę dokładnie się skupiać na tym, co to było, ale było. My sobie tu budujemy. Kto wchodził w patchwork, ten wie, że tam jest mnóstwo zawiłości. Każdy z bagażem, z oczekiwaniami, z emocjami, dzieci, ze swoimi przeżyciami, rozczarowaniami. Jest to niezły kawał roboty, żeby to poskładać. Więc jak to już się zaczynało nam ładnie układać, w takim zwyczajnym, codziennym, spokojnym, radosnym, wspólnym życiu, pojawił się atak atak na nas. Jak mną to nie wstrząsnęło, i chyba dok no dokładnie tego potrzebowałam, jak dzisiaj patrzę z perspektywy czasu, ponieważ ja nie umiałam się zmotywować sama ze środka, żeby zacząć coś robić, a tu przy tym ataku. Wyszła ze mnie taka matka lwica, czy wilczyca? Jak to ja? Jak to na mój dom, na mój związek, na moje dzieci, na moją rodzinę? A tak? <laughs> nie, 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 nie. Wściekłam się. Wściekłam się prawdziwie, ale z tej wściekłości aż urosłam. W tej wściekłości mojej. Wszyscy inni, wszyscy ci na zewnątrz. Przestali mieć znaczenie. Przestało być ważne, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą. Przestało mieć jakiekolwiek znaczenie to, jak kto, kto mnie odbierze. Ja dzięki temu atakowi stanęłam w pełni w swojej sile. Wzięłam odpowiedzialność za swoje życie, za naszą rodzinę, niewiele myśląc, z dnia na dzień. Po prostu zaczęłam natychmiastowo wstawać od następnego dnia, codziennie o 5 rano i pisać działać. Nadal nie wiedziałam, co mam w życiu robić, ale wiedziałam, że siedząc i czekając się nie dowiem. Więc zaczęłam pisać, tworzyć. Każda kreacja, każda twórczość jest sposobem na dotarcie do siebie. Jak zaczęłam pisać, to zaraz, też od razu, też bez zastanowienia, też już bez bez myślenia o tym, jak to gdzie mnie odbierze, co pomyśli, co powie, zaczęłam publikować na Facebooku. Nie czułam, że to może jest mój sposób. Nie do końca czułam się z tym komfortowo, ale robiłam swoje po prostu, mimo wszystko. Nie mogłam już siedzieć i być cicho, bo. Nawet nie wiem, jak to teraz wyjaśnić, ale gdzieś ten taki atak na to, co dla mnie najważniejsze, spowodował, że to moje przejmowanie się tym, co na zewnątrz, przestało mieć znaczenie. Najważniejsi byliśmy my, a w tym też ja. I żebym ja to mogła trzymać, ja potrzebowałam stanąć w swojej sile, w swojej prawdzie. I wyszłam silna. W swojej mocy robię swoje. Wyszłam na 200% z tym, co myślę. Z moją prawdą, z moim podejściem do życia nie patrząc. Co gdzie, kto pomyśli, skomentuje. I co się stało? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Nikt. Nie zwrócił uwagi na wszechobecne w moich blogach, tekstach błędy gramatyczne i ortograficzne. A wręcz przeciwnie, jedyne informacje, jakie do mnie zaczęły docierać, to podziękowania. Ludzie zaczęli pisać, że to dla nich ważne, że to im pomogło, że tego właśnie potrzebowali. Ja się trochę nie mogłam nadziwić na początku, no ale dzięki temu rosłam i jeszcze bardziej robiłam swoje, robiłam dalej, wstawałam o piąte i pisałam publikowałam na Facebooku, na starym blogu ten blog jeszcze chyba jest on jest na, on jest na adresie agacieślakcieslak.com w internecie nic nie ginie, więc to zostanie aż w końcu któregoś dnia któregoś dnia z tego pisania codziennie moi drodzy słuchacze dzwoni znajoma że ona czyta i patrzy na te moje zdjęcia i nie może, nie może uwierzyć, że ja jestem taka szczęśliwa, inna, zmieniona, i że ona też jest na drodze rozwoju, i czy możemy pogadać. No, ktoś do mnie przyszedł sam po pomoc z zewnątrz. Uwaga, ja nadal nie wiem, co ja chcę robić w życiu, ale tu się dzieje znowu coś ważnego z zewnątrz. Ktoś przychodzi, ktoś chce się mnie radzić, coś ze mną uzgadniać. Wtedy jeszcze tak dobrze nie widziałam, ale tu mi wszechświat pokazał, jak na dłoni, co ja mogę sobie robić. Porozmawiałyśmy, pomogłam, jak umiałam. A w zamian? A w zamian, bo pomoc zawsze idzie w dwie strony, i co dajesz, to wraca. W zamian przyszło polecenie polecenie, żeby zajrzeć do Justyny Falkowskiej. Zajrzałam w tej jej przestrzeni i pierwszy raz w życiu wysłuchałam czyjegoś podcastu. Taki ze mnie słuchacz podcastów. No ale jak pierwszy raz w życiu wysłuchałam podcastu, to od razu sobie pomyślałam, że to jest coś dla mnie, że to jest właśnie coś mojego, że mi taka forma pasuje idealnie, że ja siadam sama i gadam. Nie widać tych moich błędów ortograficzno-gramatycznych. I jeszcze taka obecność w social mediach, obecność głosem, a nie twarzą czy tekstem, e, bardziej mi odpowiada w tamtym momencie, oczywiście. I tak od wydarzenia do wydarzenia, od znaku do znaku wszechświat zaprowadził mnie do podcastów. Wtedy też pojawiły się już myśli, aby te moje afirmacje, które ja od ponad roku albo i dłużej nagrywałam wtedy dla siebie, Zaczynając od tej pierwszej, największej, która przyniosła miłość do mojego życia, pojawił się pomysł, aby je też nagrywać dla ludzi. No i tak nieśmiało, w tych pierwszych odcinkach, jeszcze sprawdzając wszystko, poprawiając, nagrywając po kilka razy, zaczęły sobie powstawać podcasty i afirmacje. A wraz z Waszymi reakcjami zaczęła się pojawiać satysfakcja i radość. Że ja mogę coś dawać innym. Nie do końca dziś pamiętam, jak poskładał się pomysł, aby pisać i nagrywać moje afirmacje na zamówienie, ale chyba jakoś zwyczajnie, to znaczy naturalnie, ponieważ ja wcześniej pisałam i nagrywałam dla siebie, więc zaczęłam się zastanawiać, czy ja też bym umiała to robić dla innych. Moje działały magicznie, pomagały, ale czy komuś też mogłam pomóc? Nie wiedziałam tego. Nie wiedziałam też, czy to jest w ogóle jakikolwiek pomysł na to, żeby cokolwiek robić. Nie wiedziałam, czy ktokolwiek to robi. Ale spróbowałam. Zaprosiłam e, trzy przyjaciółki. Trzy przyjaciółki, znajome, które wiedziałam, że są na drodze rozwoju. Zaproponowałam im, że chcę coś takiego zrobić: napisać, nagrać im afirmacje, umówić się najpierw na godzinę rozmowy. No, i że będę potrzebowała ich oceny. Oceny i procesu, i afirmacji. No, i tam już się zaczęły dziać cuda. <gryw> Dziewczyny wiedzą, um, na przykład u jednej w kilka dni pojawił się samochód, który, który od dawna bardzo chciała. Przyszedł tuż po afirmacji. I wtedy wydawało mi się jeszcze, że ja tak umiem z ludźmi rozmawiać dzięki tym wszystkim szkoleniom, dzięki temu, że uczyłam się tego coachingu. Może trochę tak. Te szkolenia na pewno spowodowały, że dałam sobie prawo do tego, aby spróbować. Ale tak naprawdę, jak dziś patrzę wstecz na całe swoje życie, to ja się szkoliłam do tego długo, długo wcześniej. Moje umiejętności, które wykorzystuję do mojej pracy, te wszystkie podstawowe umiejętności, one nie przyszły z zewnątrz. To ja z nimi przyszłam do tego życia. Kochani, to jest bardzo ważne. Te umiejętności do realizacji naszej misji życiowej, one są w taki podstawowy sposób nam dane. My z nimi przychodzimy. Przy szukaniu tego, co mamy w życiu robić, przy, przy próbie realizacji naszej misji, nam się często wydaje, że musimy iść na taki kurs, tego się nauczyć, tam pójść, aby zacząć. Ja to w ogóle myślałam jeszcze o studiach psychologicznych i szczerze, to bym siebie spowolniła tylko o pięć lat. My naprawdę przychodzimy na ten świat z zestawem swoich umiejętności, danych nam do tego, aby realizować naszą misję życiową. Oczywiście one nie są rozwinięte, one są jakieś tam podstawowe, ale one są. My je mamy dane, te, te składowe do realizacji siebie. Do mnie ludzie przychodzili poradę i mi się zwierzali, jak ja byłam nastolatką. To było naturalne, to się zdarzało. Nie umiałam sobie wtedy z tym poradzić, z przeżywaniem ludzkich historii, z przeżywaniem tych emocji i zaczęłam tego unikać. Jak myślę o pisaniu afirmacji dzisiaj, to przypominam sobie, że ja przez całą podstawówkę pisałam wiersze, jak niej dłużej. Jego było sporo. Pisanie i czytanie poezji to była dla mnie codzienność w tych w latach dzieciństwa i później jeszcze w liceum. To odkrywanie ludzi, to, to rozplątywanie supełków naszych wewnętrznych. Ja też tę umiejętność dostałam. Nie nauczyłam się jej nigdzie. Ja jakby zwyczajnie słyszę, co się chowa pod słowami, które dana osoba do mnie mówi. Widzę to, te historie mi się łączą. Jeszcze mi się nie zdarzyło spotkanie celowe z drugim człowiekiem, pracy nad, nad czyimś rozwojem, aby nie odkryć czegoś nowego na tej drodze. Głos. Głos do moich afirmacji i podcastów też dostałam w pakiecie w to życie. Chociaż latami nie lubiłam swojego głosu. Ale bardzo dobrze pamiętam, jak wielokrotnie, jeszcze jako nastolatka czy młoda dziewczyna, słyszałam, że mam radiowy głos. Cała moja kariera, chociaż w zarządzaniu, to tak naprawdę była praca w rozwoju ludzi, w rozwoju biznesowym, ale w rozwoju. W każdej firmie, w której nie było mnie, ja się zajmowałam ludźmi, szkoleniami, wspieraniem, rozwijem w świecie biznesowym. Robiłam to od wielu lat. Każdy sukces biznesowy, jaki ja mam za sobą, jest to efekt tylko i wyłącznie pracy z ludźmi. Nie żadnych cyferek. Jest to efekt słuchania ze zrozumieniem, pomagania, wspierania, zadawania właściwych pytań. I tak to się składa, że to, co mamy w życiu robić, to jest zwyczajne, nasze, nam naturalne i nam dane. To jest w nas i to jest z nas. To są te puzle, które składają się na jeden pełen obraz naszego życia. Przecież ja nie usiadłam i w żaden racjonalny sposób nie wywnioskowałam sobie, że będę pisać afirmacje na zamówienie. Tylko w czasie to się wszystko zaczęło składać. To, co miałam dane, wszystko, czego się nauczyłam razem z moim celem, z misją, aby pomagać, to się zaczęło układać w moje prawdziwe, własne, przeze mnie stworzone i powołane. Życie zawodowe. Kiedy zaczyna się to Wam właśnie tak układać, to jest odnalezienie siebie w tej pracy. Kiedy wszystkie działania składowe, od konsultacji do rozmowy przez u mnie pisanie czy nagrywanie głos, są naturalne i dane. To nie znaczy, że jest koniec. To nie znaczy, że my nie możemy tych naszych umiejętności rozwijać i wzmacniać. Tam jest dalej, tam jest więcej. Ale zalążki mamy. Czasami, kochani, przychodzicie, jak już macie te swoje puzzle poskładane, ale nie robicie nic, tak jak ja nie robiłam bardzo długo, bo tam są te obawy o pieniądze, o to, czy sobie poradzę, czy znowu mi się plan nie odmieni na coś innego, no i co ci ludzie powiedzą. A ja Was zawsze, wszystkich razem i każdego z osobna zachęcam, zacznijcie i spróbujcie. Nie trzeba od razu rzucać pracy. Czy tego co jest, nie trzeba zostawiać. Można zacząć robić swoje dodatkowo po pracy, albo jak nie ma czasu po, to tak jak ja, można robić przed. Wstając o piątej codziennie, dwie godzinki razem mamy już 10 godzin na swoje rzeczy. Spróbujcie robić swoje. Zaproście 2, trzy, 5 osób. Zróbcie coś dla nich, to co chcecie robić. Czy to jest renowacja mieszkania, malowanie obrazu, czy szycie sukienki. Zaproście, zróbcie i zobaczcie, co się wydarzy. No i te pieniądze. No, to nie da się zarobić samemu. Przyznam się, to jest wyzwanie, dla mnie też było. Dla mnie ta zmiana, że sama. Kiedy jednak całe życie byłam zatrudniona, to wszystko było jakby zagwarantowane techniczne sprawy, zusy, podatki. No to jest zmiana, która przyniosła dużo obaw, ale można sobie z nimi poradzić. Jednym ze sposobów jest na pewno nie rzucanie wszystkiego od razu, tylko powoli, etapami. Można sobie dać czas. Ja pamiętam, że zrobiłam ze sobą taką umowę, jak wróciłam do Polski w grudniu, powiedziałam sobie, że ja sobie daję czas do września. To jest taki czas, w którym ja się czuję komfortowo mm. i jak mi nie wyjdzie, to zacznę szukać pracy. Takie umówienie się ze sobą przynosi spokój. Mam jakiś plan, furtkę, wyjście. Wrzesień już za chwilę, i nie ma szans, że ja bym wróciła na etat. Robię swoje. I czuję, jak to pięknie sobie rośnie, jak ja rosnę i ile. Duszyczek już przyszło i dzięki mnie poszło troszeczkę dalej. Czuję, że to co robię jest potrzebne. Przychodzicie jeszcze często z obawą, a co będzie, jak znowu zmienię zdanie? Bo ludzie powiedzą, że ona tak coś robiła, znowu coś innego, malowała obrazy, a teraz renowacja mebli, a jeszcze w ogóle architektura wnętrz. I piękna jest ta zmiana, a niech się pojawia coś nowego, niech to się rozwija, co robicie. Nie mogłoby się pojawić no, nic nowego, gdyby nie przyszło to stare, gdybyśmy się czegoś nie przeszli, nie nauczyli. Wszystko się składa na te nasze puzle, dochodzą dodatkowe i to może rosnąć. Sama jestem w końcu teraz w takim etapie kolejnej zmiany. No w końcu ten mój sierpień, po raz trzeci. Najpierw mój partner w sierpniu, potem początek podcastu w sierpniu i teraz ten e, sierpień 50. odcinek. I podsumowanie, rok afirmacji pracy z Wami, i czuję, jak mnie woła więcej. W tej chwili jestem na etapie robienia kursów um, dotyczących zarządzania energią. Raczkuję jeszcze w kwestiach energetycznych, podkreślam, raczkuję, bardzo mało wiem, ale wołają mnie i wiem, że jest to jakiś mój kolejny kawałek, który dołoży się do tej całości. Czasami, jak gdzieś słyszę, że ja robię channeling przy afirmacjach, to te słowa mnie przerastają. Ja jeszcze nie bardzo wiem, jak to ugryźć i zrozumieć, a jednak mocno czuję, że te moje afirmacje, one nie są przeze mnie pisane, ale jakby przeze mnie przechodzą. Czasem je czytam i wcale ich nie czuję, a potem wy je czytacie i wracacie, mówiąc, że to jest dokładnie wasze. Wracacie z tym z budzami szczęścia, ze wzruszeniem. I wiem, że to wasze, a ja to jakoś wam dostarczam, Ta, jakoś się to wszystko dzieje, teraz się uczę trochę więcej o tym, o tym jak. Chciałabym mieć nad tym mm, możliwość zarządzania tym procesem, możliwość wpływu troszeczkę na to wszystko i czy moje afirmacje zmienią się w przyszłości w coś innego? Ja jestem prawie pewna, że się zmienią. I bardzo dobrze. Moja misja się nie zmieni, natomiast te sposoby mogą się zmienić. Może pojawi się lepszy sposób, taki w którym w jednym momencie będę mogła pomóc większej ilości osób. Na przykład ten kurs na dobrą samoocenę i miłość do siebie, który, który gdzieś tam dojrzewa i rośnie we mnie. Zmieniajmy się, rozwijajmy, niech to co nas woła też się nie kończy, nie kończy się nasz rozwój. My, my też rośniemy. Siedząc w tym, co mamy, co kochamy, cieszmy się tym, co mamy, ale chodźmy dalej. A co ludzie powiedzą? A niech gadają. Zrobisz swoje, czy nie zrobisz? Oni zawsze będą gadać. Moi drodzy, nawet Jezus do siebie nie przekonał wszystkich. Nie da się w jednym życiu mieć wszystkich po swojej stronie. To nie o to tutaj chodzi, ale da się dotrzeć do swoich, pomóc tym swoim, tym, którzy z Tobą rezonują, tym, którzy są w Twoim otoczeniu, w Twojej energii. Na tych się skupiajmy. Dla mnie, na, dla mnie najważniejsi jesteście Wy, Wy słuchacze. Coś się u Was dzięki temu słuchaniu zmienia, coś się otwiera. Nie ci, którzy mówią, wariatka, niech sobie mówią, oni nie są z mojej przestrzeni, oni nie są dla mnie, a ja nie jestem dla nich. Nie ma co na nich tracić ani mojej energii, ani czasu. Moja energia, Twoja energia, mój i Twój czas jest po to, aby dawać i budować tym, którzy mogą od nas coś zyskać, którym możemy pomóc. Albo jeśli coś robicie dla przyjemności, na przykład szyjecie sukienki, to żeby dotrzeć do tych, którym możemy sprawić przyjemność tym, co produkujemy. Nieważne, co nas woła, nieważne, co robimy, na pewno to, co dajesz ludziom, jest ważne, ale ważne jest też, aby skupić się na tych, którzy chcą i mogą otrzymać to, co my dajemy. Moi drodzy, to tyle w tym pięćdziesiątym podsumowującym odcinku. Ogromnie wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każde uważne ucho po drugiej stronie, za każde otwarte serce i każde dobre słowo, które do mnie wraca. Nieustannie zapraszam po więcej i zapraszam indywidualnie jeśli chcecie się ze mną spotkać i popracować piszcie proszę na kontaktmaobkaaga@ciechla.pl a i tu mi się przypomina jeszcze jedna z blokad kiedy się przechodzi na swoje i zaczyna robić to co mamy w życiu robić no to bo nie tylko muszę mieć te studia do tego skończone ale jeśli chcę jeszcze robić to co mam w życiu robić to jeszcze muszę mieć tą stronę internetową no, i ja właśnie nie mam jeszcze skończonej tej strony. Robi się od roku. Moi drodzy, w niczym to nie przeszkadza. Kto mnie potrzebuje, do mnie trafia i już. Więc do roboty, bez kolejnych wykrętów i bez kolejnych wymówek, tylko dziś i teraz. A jak nie wiecie, co macie robić? Zapraszam, afirmujcie. Afirmujcie, co wy chcecie przy tym robieniu czuć. Wszechświat już was dalej poprowadzi. Waszą pracą jest obrać kierunek, a to, jak tam dojść, to już jest w rękach wszechświata, który ma naprawdę nieograniczone możliwości, żeby połączyć te dwie kropki: tę kropkę, w której wy jesteście dzisiaj, i tę, w której chcecie być. Nie musicie wiedzieć jak. Musicie wiedzieć, w którą stronę. Pięknie dziękuję za dziś. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie, zapraszam po więcej. Pamiętajcie, być dla siebie dobrzy, mówić i myśleć o sobie dobrze. Kiedy ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Pa, dziękuję. Do usłyszenia.